Witam was z tej strony Halawander i tym razem zagramy w Alice Mare. Już w menu można usłyszeć piękną naprawdę muzykę. Nie wiem o tej grze nic, prócz tego, że to jest gra RPG Maker. Nie została mi polecona przez nikogo, sam ją znalazłem, tak po prostu. Wydaje mi się, że może być ciekawa. Nie wiem, czy to jest horror właśnie, czy to jest jakaś interaktywna, smutna opowieść typu To the Moon. Po prostu się przekonajmy. Gra jest po angielsku oczywiście, będę jak zawsze starał się jak najszybciej tłumaczyć dialogi, teksty i tak dalej. Okej. Mrówka powiedziała mi, że żaba jest zła. Żaba powiedziała mi, że kot jest zły. Kot powiedział mi: nie, to królik jest najgorszy z nich wszystkich. Więc ja jestem królikiem, tak? Więc ciężkie dla ciebie będzie. Są tacy? Więc ciężko będzie dla ciebie życie tutaj. Jeśli tego już nie rozumiesz, jest notatka w pokoju, która to wszystko wytłumaczy. No one will ask anything. Nikt nie będzie o nic. Nikt o nic nie będzie prosić tutaj, tak? Będziesz musiał. Jest tylko kilka rzeczy do załatwienia, ale będziesz tu żył spokojnie. Że to będzie spokojne życie, no. Dodatkowo, tutaj. A dodatkowo masz. Notebook. Czyli zeszyt. Nasz osobisty zeszyt. Użyj tego jak chcesz. Dla smutnych lub wesołych czasów. Po prostu napisz jak się czujesz i daj mi go. Dobra? Nie, chociaż niektóre dzieci, lubią sobie w nim w sposób rysować. Doodle to tak, no wiecie o co chodzi. To też, tak też możesz robić. Wciąż trochę czasu przed jadem. Przepraszam was serdecznie, ale muszę koniecznie. Przepraszam serdecznie, muszę koniecznie zmniejszyć głośność jeszcze troszkę. Przynajmniej tyle. Powiedzmy, że starczy. Powinieneś przydać się z innymi dziećmi. Idź i po. Wyjdź i idź prosto w lewo. A znajdziesz pokój. Pokoje. Wszystkie te dzieci są dobre. Może nie od razu się przyzwyczaisz. Ale przywykniesz, na pewno. A ja? Po prostu mówię do mnie nauczycielu. Alan? Już tego. Cieszę się na to, że tu jesteś, Alan. Jesteśmy Alan, mam nadzieję, że to jest. Safe jest oczywiście. Zastanawiam się, czy to jest gra właśnie tego typu, bo tak samo jak było z Grey Garden, wiecie, że zagrałem jeden odcinek i nie podobała mi się ta książka. Nie podobała mi się ta gra i od razu przestałem ją nagrywać. Mam nadzieję, że ta gra będzie jednak ciekawsza. Muzyka przypomina trochę Darkened Sky. Podstawowe poruszenie się. Strzałki, numpad, Z Enter Space to jest tego. Wszystko potwierdzić. Menu to jest inny, okej. To powrót do tego, do menu to jest 12, F12. Nie ma potwierdzenia resetu? Nie rozumiem. Jeszcze trochę piszczę, bo wydaje mi się, że jestem za głośno. Niestety. Czy w ogóle to się zmienia ta muzyka? Chodzi mi, że tego głośność? Nie chciałem wrócić, żeby sprzedać tę notatkę. Nauczyciel, prosto w lewo mam iść. Bo musimy wciskać Enter, żeby przechodzić na drzwiach. Nie przechodzimy płynnie, widzicie? Musimy Enter wcisnąć, żeby przejść. Telefon tam był. To jest wyjście pewnie, jeszcze nie możemy wyjść. Czyli prosto w lewo jeszcze dalej. Pokoje. Stella. Joshua. Chelsea. Letty i Rick. Alan, to jest nasz pokój. Tutaj książki. Szafka wypełniona ubraniami. Do is and don't do. Do this. Lista co zrobić, a czego nie robić. Unikaj.
Unikaj wychodzenia, opuszczenia pokoju, jeśli to możliwe. Oczywiście oprócz wolnego czasu i tego jakby pot breaks, to chodzi o to, że nie wiem co to jest, czy na herbatę, przerwa na herbatę jest w porządku. Nie bierz rzeczy z nich pokoi, nie tłuć rzeczy, jeśli coś się psuje, a nie psuj rzeczy, jeśli to tak zrobisz, powiedz nauczycielowi. Nie wchodź na siłę do zamkniętych pokoi. Nie bij innych. Powiedz nauczycielowi o wszystkich twoich jakby kłopotach, zakłopotaniach, problemach. Albo cokolwiek chcesz powiedzieć. Na samym dnie? Jest rysunek jakiegoś rabita. Rabita. Królika rabita. Nie wiem, co... Nie! Okej. Okay. Jesteśmy Alan. Nie wiem, co zrobić. Nie mogę tam iść. Mogę. Nie muszę tam iść. Łazienka dla dziewczyn. Cześć. Nie widziałem cię tu wcześniej. A jesteś tym, o którym wspominał nauczyciel. Mówmy do mnie Letty. Jest tutaj też Rick. Mieszka tutaj też Rick. Ale go nie ma w tym momencie. Jest naprawdę miłym chłopcem. Tak samo jak ty, Allen. Naprawdę miło będzie mi się z tobą pobawić. Miło cię poznać. Jestem jak ten czarny charakter z Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego. Okej. Porozmawiam potem. Ciekaw jestem, co tu będzie. Misiów, przepraszam. Jestem Chelsea. Wstydzi się, tak? Miło cię poznać. Okej. Coś mi tu nie gra. Cześć! Nazywam się Brown. Poczekaj, a może Markus? A może jestem Nicole? Allen, co? Może to był Helen? O cóż, miło cię poznać. Zaraz ci powiem, jak się nazywasz. Nazywasz się Joshua. To dziwne. Możesz mówić. Co? Prawdopodobnie dlatego, że nie tak naprawdę czuję się żywy. Allen, prawda? Jestem Stella. Co? Tak, nienawidzę żyjących ludzi. Ludzie tutaj nie do końca czują się żywi. A wśród nich? Wszystkich? Jesteś najmniej żywy. Może to nie do końca prawda. Racja, no, prawda. Coś, twój temat jest dziwnego. Jakiś inny. Hej, to komplement! Spokojnie. Okej. Pianino. To samo. Ciepłe. Nie mogę spać? Dobra, poznaliśmy wszystkich, jak to wygląda. Też czuję, że zapamiętanie ich imion, po prostu tego Joshua, bo sam... Letty i Rick, Chelsea, to jest Joshua i Stella. Stella też zapamiętam. Gdzie jestem? O co chodzi w tej grze? Dobra, ciekaw jestem strasznie. Z kuchnia? Biblioteka. Świeczka, sofa. Czyli to jest coś w rodzaju... wczesnych, ponieważ używają świeczek w tych... Znaczy pewnie nadal używają świeczek w bibliotekach w niektórych miejscach. Ale wydaje mi się, że to jakieś, nie wiem... Początek XIX wieku, koniec XVIII, nie wiem, nie jestem pewien. Wiele książek... Wiele... encyklopedii i obrazków. W samą encyklopedii tutaj były storybooks, tak? Czyli opowieści... trudne książki. Książki na choroby? Nie rozumiem. Powieści jakieś? Naprawdę wiele różnych książek. Różnych rodzajów książek. Rodzajów?
Jakieś motyle, no nieprawdziwe, tylko atrapy motyli. Różne rodzaje książek. No, tych ani nie znajdziemy. Co to jest? Nie, to nic nie jest. Prawdopodobnie to jest ten etap, w którym się mamy oswoić z całym... To sierociniec jest? Room Pokstoidnan. Zamknięty. Muzyka strasznie mi przypomina Darkened Sky. Ciekawe, o co chodzi w tej grze? Naprawdę jestem ciekaw. Zamknięte... Stołówka. Znaczy jadalnia, dining room. Opa? Dziwny... Krój, powiedzmy tego obrazu. Zamknięte. Ciepłe. Mogę bijać? Nie mogę. Przedstawiłeś się? Jak poszło? Rozumiem. Też cieszę się, czy to wytłumaczyłeś. To wielka dla mnie ulga, że próbowałeś nawiązać z nimi konwersację. Właśnie czas na obiad. Chodźmy do jadalni. Dobra wygląda. Albo to jest jakaś szkoła z internatem, albo jakiś sierociniec, ale wydaje mi się, że jest z internatem. Nie bądźmy już takich złej myśli. Słucham, co mówisz? Dziękujemy za obiad, nauczycielu. Że teraz co się mówi, to się rozumie, tak? Dziękujemy, proszę, psora. Dobrze, wróćcie do pokoi i idźcie do łóżek. Możecie teraz pochodzić po swoich pokojach i porozmawiać, ale nie wchodźcie na drugie piętro. Odmaszerować. Rozejście. Nie jesteś już zbyt długo, a już się przyzwyczajasz do rzeczy. Jak z twoją pamięcią. A, rozumiem. Cóż, nie. Nie próbuj się, nie męcz się z przypominaniem sobie. Po prostu powolutku, metodą małych kroczków. Jestem pewien, że wszystko sobie przypomnisz. Słuchaj, powiedz, czy potrzebujesz czegokolwiek? Kupię ci cokolwiek, co mnie stać. No cóż, tego ci nie mogę dać. A, bo ja sam mam rozmawiać, to jest... Dopiero teraz pojąłem, że... to jest w zasadzie, że ja coś mam mówić, a nie postać, że ja jako gracz. Kup mi... Ale nie możesz mi kupić coli nawet? To nie coś, czego możesz kupić, przepraszam. Ale zapamiętam to. Cóż, kupię nowe książki. Lubisz czytać, to nie? No, tak, to prawda. Jestem w szoku, że potrafisz zrozumieć tak dużo słów w tym wieku. Nauczyciel jest niezbyt mądry. Znaczy nie powiedzieć, żebym mówił o sobie może. Nie przyswajam takich dość trudnych rzeczy. A, to nic takiego. Alan, gdybym ci powiedział, że istnieje świat, który nie jest podobny do naszego, uwierzyłbyś mi? Nie, tylko powieść. Nic takiego. Ale... A jeśli zostałbyś zaproszony do takiego świata, radzę ci... unikać otwarcia tych drzwi. Dobrze, wracaj do pokoju. Muszę tu zamknąć wszystko. Biegnij szybko do łóżka. Fajne, muszę się przystawić, a to, że ja muszę tego, odpowiadać na pytania. Teacher, comfort me in your bed. I'm with you in the bed. Jakiś inny świat będzie w takim razie, coś czuję. Musimy nie wchodzić w drugie piętro. Jestem złym chłopcem. Nie pokażcie mnie. Potrzebujemy na toalet iść? Nie musimy iść. Teraz mogę porozmawiać jeszcze z innymi. Czy nie? Cześć. By cię poznać. Nie, to pierwszy raz. A,
czyli to nie jesteś Letty, tak? Jesteś podobny do siebie, ale nie jestem nią. Jestem Rick. A ty jesteś Allen, prawda? Tak, zgadza się. Wiele cię mówiła o tobie. Nie, no wiele nie mogła, bo dużo nie rozmawialiśmy. Kiedy Letty idzie do łóżka, ja pilnuję pokoju. Po co? No może nie, może nie dokładnie pilnuję. Cóż, tak się jak inaczej miło cię poznać. Cześć. My to samo wszystko, czy musimy spać? Hej, czy widziałeś? Co? Jest dziwny dźwięk dochodzi z drugiego piętra w nocy. Coś jak pomocy. Co ty masz za głupoty? Nie wierzę. Nie chcę z tego. Niemożliwe, nie chcę go sam sprawdzić. Może sprawdzić, no. Jeśli tak jesteś tak ciekaw, czemu sam nie sprawdzić, Allen? No bo kazał nie wchodzić, drugi Pietro. Ale nie mów, to nie mów nauczycielowi. Bo się na mnie zezłości. Tak ci, że ci powiedziałem. Idę! Krzanić to. Zamknięte. Pomocy! Motylku! Pomożemy. Motylkowi. O! Kto to? Allen? Słyszałem stłuczone szkło. Co tu robisz? Czy nie kazałem ci iść na dół, iść do łóżka i nie wchodzić na górę? No, zgadza się. Ale motyl prosił o pomoc. Motyl prosił o pomoc? Rozumiem. Cóż, może wyglądał na żywy. Ale już dawno zmarł. Coś bez duszy nie może przemawiać, prawda? O co chodzi? Co za bałagan? Nic nie jest? Nie. Wygląda to, że wszystko w porządku. To dobrze. Te kawałki szkła są niebezpieczne. Później je posprzątam. Więc idź do pokoju i idź spać. Ale co to było? Nieważne. Rozbolała mnie głowa. Nie musisz przepraszać. Nie przepraszam za nic. Po prostu tutaj nie wchodź znowu. Tam. W porządku. Co? Dobrej nocy. Co się dzieje? O co chodzi? Zamknięte. Zamknięte. Co się dzieje? Motyl mnie prosił o pomoc, no. No pomogłem, no. Co się dzieje? Mogę mi pomagać, mogę mi spać pewnie, bez szemrania. No ale co ja bym razy z tym ciekawską bestią, no. Możemy pogadać z kolegami? Zamknięte drzwi mają. O Jezu, możemy strasznie się... Kot? W szafie? Narnia? Co się dzieje? Co się dzieje? Halo? La 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 la. Co się dzieje? Nie wiem, co nam powiedział. To kot. Chryste. Co to jest? Hej, tak? Czy to nie jakiś dziwny mały człowiek? Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Co mówisz? Cóż, tak. To kot z Dalis? To jest to odchodzi? Jeśli mówisz, że śpisz, Alice. Więc dobra, czy to sen, tak? Cóż, jeśli twierdzisz, to tak, to śpisz. Ponieważ tutaj to, co mówi Alicja? Co robi? Mówi, że wszystko się dzieje. To nie twoje imię? Nie. Nie Alice, nie Alicja. To
A nie Alicja, tylko Alicja. I dlatego, że tak jest. Że tak mówi, proszę. To jak to kłóci się z tym, co wcześniej mówiłem? Może coś jest na rzeczy, dzieciaku. To miejsce jest pełne dziwaków. Jestem po prostu jeden z nich. Powiedzmy. O, nie mów tak. Nie przestajesz przecież jeść w połowie dobrego posiłku, prawda? Tak samo jak sen. Musisz spróbować całość, jak? Musisz smakować całość. Up. Jestem bardziej zarobiony niż się by się wydawało. Dobra, do powąchania. No zobaczenia, powąchania, wiecie o co chodzi. Okej, okay. Zaczyna się robić ciekawie. Ale ja muszę zakończyć nagrywanie. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Będę grał dalej w tę grę. Wydaje się zapowiadać na zajebistą grę. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko.